Łośnica po raz 16 stała się stolicą poezji. 10 maja w sali konferencyjnej tamtejszego Centrum Kultury odbyło się wręczenie nagród w powiatowym konkursie twórczości własnej Złote Piórko 2019. Za każdym razem to przedsięwzięcie cieszy się niesłabnącą popularnością. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, w tym roku rekordowa ilość wierszy, ponad 200 wierszy spłynęło do konkursu. Serdecznie dziękujemy starostwu powiatowemu w Działdowie za to, że zechciała współfinansować ten konkurs. Można zauważyć, że te wiersze tych uczestników są co roku podobne, ale te kategorie, w tych kategoriach układa się to w sposób taki naturalny. 1-3 to są wiersze piękne, takie o radości, o zabawie. Wiersze z kategorii 4-6 to są wiersze o życiu, o już taką czuć tam podmiotowość w tych wierszach. Natomiast już wiersze dzieci starszych to są wiersze już o miłości, o sobie, o wiele trudniejsze. Jury co roku ma bardzo trudny orzech do zgryzienia. Serdecznie dziękujemy Działdowskiej Kuźni Słowa, która co roku wspiera nas w tych działaniach, rzetelnie ocenia wiersze. Jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi i zapraszamy za rok wszystkich do udziału w konkursie. Wśród dźwięków nastrojowej muzyki członkowie jury czytali fragmenty nagrodzonych wierszy. Wokalistki z Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki umilały zebranym czas pięknym śpiewem, zaś wójt Krzysztof Groblewski podziękował i pogratulował uczestnikom talentu, zachęcając do kolejnych prób. Gmina Płośnica po raz 16 zorganizowała przegląd twórczości własnej pod tytułem Złote Piórko. Jest to jedyny konkurs o tym charakterze organizowany w skali powiatu. Wpłynęło bardzo dużo prac, w sumie ponad 200, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, że ten konkurs zaczyna być coraz bardziej lubiany w naszym powiecie. No i wiadomo, mobilizujemy przez to naszą młodzież do pisania. Zachęcam naszych uczniów, naszych szkół podstawowych i szkół średnich do pisania, do przekładania swoich myśli na papier, bo wiadomo, że nie od razu zostaje się pisarzem, poetą, na to trzeba popracować. A zapraszam także wszystkich za rok, bo wiadomo, że ten konkurs jest cykliczny i za rok ponownie myślę, że spotkamy się w Płośnicy. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególności laureatom, którzy zdobyli zaszczytny tytuł i statuetkę Złotego Piórka. Jest to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane za najpiękniejszy wiersz.